Przejdę sobie tu przez drogę. Czemu trąbi, czy nie mogę? Wszystkie auta rozpędzone. Dla nas jest jeszcze czerwone. No to chwilę poczekamy. Jest zielone, więc ruszamy. Jeśli się nie pospieszymy, to na pewno nie zdążymy. Lepiej wracaj w tamtą stronę. No i znów jest czerwone. Chyba świetny pomysł mam. Dźwigiem cię przeniosę sam. Usiądź i cię rozbujamy. Tak na pewno radę damy. Czy oby na pewno ta metoda dobra była? Prawie, prawie. Wróciła. Jestem już po drugiej stronie. Aż mi opadają dłonie. Co się stało, drogi lwie? Tata o tym dowie się. Moje wiertło jest gotowe. Pora zrobić przejście nowe. Teraz idąc tym tunelem, czasu będzie miała wiele. Nikt cię tutaj nie pogania. I możesz przejść już bez czekania. Bardzo dobre rozwiązanie. Lustra tutaj potrzebuję. Na tym gwoździu przymocuję. O nie! Młotek wypadł mi z ręki. Nie użyje nikt łazienki. Szybko złożę i uciekam. Wychodź już, bo długo czekam. W końcu jestem tutaj sam. O nie, problem mały mam. Popatrz, tato, co się stało. Będzie cię to kosztowało. O nie, moje oszczędności. Nie ma tu sprawiedliwości. W komputerze program włączę. Z satelitą się połączę. To na pewno się nagrało. Sprawdzę, co się tutaj stało. Czas pokazać dowód tacie. Złą osobę oskarżacie. Więc twa siostra zawiniła. No i na ciebie to zrzuciła. Sedes upadł na podłogę. Pękł i uderzył w nogę. Ale tata pecha ma. Córciu, nowy kup raz dwa. To kosztowna lekcja była, ale dobrze się skończyła. Co dzień zębów szczotkowanie. Rano i gdy czas na spanie. Zębów dzisiaj myć nie będę, tylko pasty się pozbędę. Tato, pasta się skończyła. Dobrze, że na zapas była. W końcu każdy z nas szczotkuje. Wielka tubka sił brakuje. Skoczę na nią, to pomoże. Muszę teraz iść do kąta, podczas gdy on to posprząta. Jak ja go przekonać mam, żeby zęby myć chciał sam? Pomysł mi przyszedł do głowy. Zróbmy proszek kolorowy. Najpierw trochę czerwonego. Chcę kryształu też żółtego. Tunel będzie pogłębiony, bo potrzebny jest zielony. Już wróciłem z kryształami. W młynku je zmielimy sami. Czas rozdrobnić wielkie bryły. Koła już się rozkręciły. Pyłek już się wysypuje, ale nadal grudki czuję. Teraz tak szybko pracuję, aż mi w głowie wiruje. Proszek teraz jest pudrowy. Uśmiech będzie kolorowy. Przyszła pora na mieszanie. Stópki pasty wyciskanie. Trzy kolory na szczoteczkę. Orku, chodź tu na chwileczkę. Będę zdrowe zęby miał, myć już zawsze będę chciał. Dzisiaj auto malujemy. Teraz kolor wybierzemy. Każdy pędzel zanurzony jest niebieski i czerwony. Kolor mu jest taki sam. Nie, to ja właściwy mam. Ja wybrałem dobrą farbę. Przyjrzyj się, mam taką barwę. Pojedynek farb zrobimy? Kto ma rację, ustalimy. Czołg wystrzeli baloniki. Ja za dobre mam uniki. Puszki farby mam czerwone. Baloniki już rzucone. Czołg twój cały jest czerwony. Zaraz ty będziesz trafiony. Przegoniłem puszki twoje. Teraz to zwycięstwo moje. Wracam tutaj samolotem. Zostaw radość swą na potem.
Lepiej dobrze przyjrzyj się. Co ty mówisz, mały lwie? Czemu wy się tak kłócicie? Zaraz zdanie swe zmienicie. Jak kolory dwa zmieszamy, nową barwę otrzymamy. W kuchni dzisiaj pracuję, szybko ciasto rozwałkuję. Teraz trochę zwijania. O, rogal będzie do schrupania. Nie jest kruche zamiast tego, to mnie lepi się całego. Upiec trzeba, łakomczuchu, zanim pyszne będą w brzuchu. Młody lew już coś planuje. Co tym razem nam zbuduje? Młyn jest napędzany wodą. Me narzędzia tu pomogą. Pokażę wam, co robi maszyna. Wszystko się od owoców zaczyna. Wpierw podgrzeję je nad lawą. Wrzucę do maszyny żwawo. Małe kulki owocowe do pieczenia są gotowe. Rogal wyjdzie kolorowy, z owocami bardzo zdrowy. Kradnę się tutaj raz, dwa, zjem tyle, ile się tylko da. Czas na szybkie formowanie i w tym piecu wypiekanie. Ale mocno tu nagrzali, aż ogonek mi się pali. Szybkie kroki nie pomogą, gdzieś się muszę schłodzić wodą. W wiadro wskakuj napełnione, a rogale upieczone. Przyszła pora na jedzenie. Pożyw język jak płomienie. Daj mi chwilę, schłodzę go. Ale mi smakuje to. Moja kolej zjeść jednego. Co dzień chcę coś tak pysznego. Brudna maska faraona zaraz będzie wyczyszczona. Odkąd duchy też zwiedzają, zakaz wstępu tutaj mają. Na pogromce duchów pora. Czas przegonić tego stwora. Chować się za skrzynią chcesz? Znajdę cię, dobrze wiesz. Chcesz uciekać? Próbuj śmiało. I tak trafi cię me działo. Duch, skorupie, schowam się. Bańka teraz trafi cię. Gdzie tym razem poleciałeś? Może w dyniach się schowałeś? Dwie już w bańce umieściłem. W trzeciej ducha namierzyłem. Złapię go jeszcze przed zmrokiem. Nie uciekniesz przed mym wzrokiem. Same owce widzę wszędzie. Wszystko zaraz w bańkach będzie. W lewo, w prawo wciąż strzelałem. W bańki owiec nałapałem. Szybki strzał i złapałem cię. Teraz już nie pójdziesz nigdzie. Spokój będzie w piramidzie. Tylko kogoś poznać chciałem. Ach, więc źle to zrozumiałem. Z bańki wnet cię uwolnimy. Zaraz szybko się zaprzyjaźnimy. Pomóż owcom zlecieć w dół. Ostrym czubkiem będziesz kuł. Spadną na tę trampolinę. Już radosną mają minę. Pora na gotowanie. W lot burgera składanie. Zaraz burgera zjem. Czyjaś nie? To nie kanapka. Ała! No hej, mała. Chcesz hamburgera? Nie, ja nie lubię mięsa, bo kocham zwierzęta. To się załapałem. Hamburgera złapałem. Dla niemięsnej rozgrzewki spróbuj marchewki. Jaka jesteś miła. Tfu, marchewka obrzydliwa. Wolałbym burgera. Dieta na ryżu się opiera. O, jakie zapachy! Chciałbym trochę kiełbachy. Też ten zapach poczułam. A może chcesz brokuła? Ja chcę kiełbaskę. Miej, kocico, łaskę. Mam plan, co dobrego dam. Warzywa do mielenia i kolorowej kiełbaski robienia. Jakie jedzenie smakowite! Mniam, mniam, wyśmienite! Kiełbaski są moje! Wcale nie twoje! Kiełbaski mnie otulą, a zostałem kulą! Z parasolem super się leci! Witam, moje małe dzieci! To jest nowa sala z lekcjami. Możecie płacić monetami. A ja nie mam czym zapłacić. Będę musiał sam sobie radzić. Zapraszam do tamtych drzwi. Chyba ty. Napisz literki na tablicy. Soczek dla każdej mojej uczennicy. Mnożę, dzielę i dodaję. Nic się nie poddaje. Pora na przerwę.
z arbuzem się rozerwę. Mam pięknego arbuza dla takiego łobuza. My też owoce chcemy. Wszystkie monety dajemy. Starczą tylko dwie. O, no nie. Za niska ta cena. Ale proszę, arbuzy dwa. Zjadłyśmy arbuzika, a teraz chce nam się sikać. Łazienki są dwie. Do tej po prawej lećcie. Pora na zamianę. Panią z lewej tutaj damy. Panią z prawej do tej klasy. Takie to są wygibasy. Jeszcze czapka i rolki. Małe swawolki. Czas przekąsić coś pysznego. Potem zbadać skutki tego. Chcę zobaczyć od początku, co się dzieje w mym żołądku. Zmniejszę się w tym urządzeniu, żeby przyjrzeć się trawieniu. A więc tak jest tu na dnie? Zaraz wszystko na mnie spadnie. Ściany pokarm wyczuwają, kwas już wydzielają. Gdy to wszystko się rozpuszcza, to brzydki zapach wypuszcza. Straszne stwory się zjawiają. Gazy wszędzie zostawiają. Miejsca dla nich już brakuje. Żołądek źle się czuje. Wezwę pomoc, dosyć tego. Trzeba tu czegoś zdrowego. Jogurt się z nimi upora. Czas przegonić tego stwora. Pomocnicy już działają. I z łatwością wygrywają. Nawet jeden nie zostanie. Wykonamy swe zadanie. Wow! Wyrzucimy co niezdrowe. Wszystko będzie tu jak nowe. To jedzenie wywalimy. Równowagę przywrócimy. Bardzo mocno wam dziękuję. Znowu się wspaniale czuję. Teraz, gdy już więcej wiem, lepiej coś zdrowego zjem. Jogurt, jabłko to jedzenie lepiej działa na trawienie.